Tutu i bas, tutu i bas, na czytanie czas, tutu i bas. Na Zielonej Wyspie. Opowiadanie drugie. Zima zawitała na wyspie, pokrywając drzewa śniegiem i tworząc białe koce na ziemi. Mała chomiczka o imieniu Tutu i jej przyjaciel Bas patrzyli na piękny krajobraz z radością w oczach. Wszystko było pokryte śnieżną czapą, a las wydawał się magicznym królestwem. Tutu od rana namawiała Basa, by poszli się bawić na zewnątrz. Siadała w pokoju na kolorowych sankach i wyobrażała sobie, że jedzie w dół, skręcając na boki. Bas wiedział, że najpierw trzeba zjeść porządne śniadanie, aby mieć dużo siły i móc dłużej siedzieć na mrozie. Zaraz po posiłku szybko posprzątali i ruszyli zdobywać pagórki. To były chwile czystej radości, gdy wiatr świszczał im w uszach. Niedługo później Bas zauważył bawiących się nieopodal kolegów i koleżanki. Zaproponował Tutu, by do nich dołączyli i pobiegł się przywitać. Tutu jednak postanowiła przeżyć samodzielną zimową przygodę. Była uparta i przekonana, że może świetnie bawić się sama. Kiedy wszystkie zwierzęta na polanie bawiły się razem, Tutu stwierdziła, że nikt nie jest jej potrzebny i świetnie da sobie radę. Wyruszyła w głąb lasu, ciągnąc za sobą sanki. Po chwili siedziała już na sankach i jechała w dół. Podczas zjazdu Tutu zaczęła czuć się pewnie i dumnie. Jednak im dalej zjeżdżała, tym trudniej było jej rozpoznawać drzewa. Zanim się obejrzała, była już daleko od polany i całkowicie zgubiła się w białym mrozie. Bas, który zauważył, że Tutu odeszła, zaczął się martwić. Wrócił do miejsca, gdzie widzieli się po raz ostatni. Nagle zobaczył ślady sanek ciągnące się daleko w las. Tutu, zdając sobie sprawę ze swojego błędu, zaczęła się niepokoić. Wokół niej wszystko wyglądało tak samo, a słońce zaczęło zachodzić. Nagle usłyszała odgłosy gałązek i nieznane szmery. Bas szedł po śladach sanek i ciągle wołał za Tutu. Niestety zaczął padać gęsty śnieg. Po chwili ciężko było stwierdzić, w którym kierunku poszła chomiczka. Bas przeszukał prawie całą wyspę, ale nie znalazł śladu przyjaciółki. Postanowił poprosić o pomoc inne zwierzęta. Wiewiórki, jeże i ptaki zaczęły się zbierać do lotu. Na szczęście śnieg przestał padać i pomoc była już w drodze. Każdy sprawdzał znajome kryjówki i ścieżki w lesie, przekazując informacje dalej. Cały las był zajęty poszukiwaniami. Sikorki i wróble latały, wołając, by każdy zwracał uwagę na błąkającą się chomiczkę. Krety chodziły od nory do nory, rozglądając się, czy Tutu nie skryła się przed mrozem w którejś z nich. Nawet para zająców, najszybszych zwierząt na polanie, ruszyła głęboko w las, by poszukać zaginionej. Misja ratunkowa trwała, a słońca zaczynało być coraz mniej. Nieznane szmery zbliżały się do Tutu, która schowała się za wielkim drzewem. Starała się nie ruszać i być bardzo cichutko. Nagle hałasy ucichły, a Tutu przypomniała sobie, że zostawiła sanki po drugiej stronie drzewa. Powoli zaczęła się wychylać. Najpierw zobaczyła duże, głębokie ślady, a po chwili żółwią skorupę. Na szczęście to był żółw Albert. Zaniepokojony widokiem wystraszonej chomiczki zapytał, co się stało. Tutu opowiedziała mu, że była uparta i poszła sama do lasu, a teraz nie może znaleźć drogi do domu. Zgubiła się, a słońce zaczyna już zachodzić.
Żółw Albert zaprosił ją do swojego domu w jaskini, gdzie mogła poczekać na pomoc i schronić się przed zimnem. Tutu od razu się zgodziła, ale z tych emocji zapomniała zabrać sanek. Po chwili siedziała już w ciepłym miejscu i słuchała o przygodach Alberta, popijając herbatkę. Żółw jednak mieszkał bardzo daleko od polany. Obiecał, że z samego rana oboje poszukają drogi do domu. W tym czasie Bas niestrudzenie przedzierał się przez ciemny las. Dotarł w końcu do drugiego podnóża Białej Góry. Jednak i jemu zrobiło się zimno. Miał ze sobą ostatni kawałek bambusa na kolację, ale wiedział, że nie może się poddać. Śledząc dalej drogę, trafił na duże drzewo i nagle zobaczył kolorowe sanki. Zaczął ponownie wołać Tutu, ale chomiczka go nie słyszała. Rozejrzał się dokładnie i za drzewem dostrzegł wydeptaną ścieżkę. Szybko pobiegł wzdłuż niej, ciągnąc za sobą sanki. Po chwili dotarł do jaskini i zobaczył stare drzwi. Otworzył je bardzo powoli, zajrzał do środka i w oddali ujrzał migające światło płonącego ognia. Zastanawiał się, czy wchodzić, gdy nagle usłyszał krzyk Tutu. Bez zastanowienia pobiegł w stronę ognia, by uratować przyjaciółkę. Ku jemu wielkiemu zdziwieniu i jeszcze większej uldze zobaczył Tutu krzyczącą, ale ze śmiechu po kolejnej opowieści żółwia Alberta. Siedzieli we dwójkę przy kominku, pijąc gorącą czekoladę. Kiedy zauważyli Basa, Tutu podbiegła do niego i mocno się przytuliła. Ze łzami w oczach zaczęła przepraszać, że przez bycie tak upartą sprawiła wszystkim mnóstwo kłopotów. Bas, ucieszony, że jego przyjaciółce nic nie jest, dołączył do nich, by wspólnie spędzić resztę wieczoru. Jak tylko słońce znowu pojawiło się na niebie, ruszyli w długą drogę do domu. Kiedy wrócili, na widok Tutu i Basa zwierzęta wręcz skakały z radości. Później, tego samego dnia, wszyscy zjeżdżali na sankach ostrożnie. Białe drzewa i świeży śnieg mieniły się w słońcu, a zwierzęta razem cieszyły się ze zjazdów. Przygoda na Białej Górze na zawsze pozostanie w ich sercach, przypominając o wartościach takich jak przyjaźń, współpraca i rozwaga podczas zabawy. Wszyscy nauczyli się, że choć zimowe przygody mogą być ekscytujące, to bezpieczeństwo i słuchanie rad innych są równie ważne jak radość z zabawy na śniegu. Cenne lekcje zimowej przygody pomogły Tutu i Basowi zrozumieć, jaka ważna jest troska o siebie nawzajem. Czytał Marek Samborski.